liczy się do Was wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z Wami bardzo serdecznie w naszym podniebnym centrum dowodzenia. Jestem w bazie. Ogarnąłem w sumie, że jak w końcu ogarnąłem, jak przetegować helikopter. Teraz związanie go kosztuje już nie 1000, a 7000. Ale myślę, że w miarę będzie to opłacalne. Te kolejne upgrade'y. Trochę hajsu mi wpadło. Wykonałem sobie misję, pozganiałem trochę ludzi, tutaj uptatę. Zobaczmy, jak teraz wygląda mój staff management. Bo trochę ludzi też pozgarniałem. No, loaduj się, gro, loaduj. W ogóle jeśli ta korona to jest chyba nasz heroizm, czyli chyba coś w stylu naszej reputacji. No i jest ona już dość wysoka, widzę. Dobra, w brygu mam trzech typa. Ale kurde, znaczy w sumie dopóki oni są tutaj, nie, no to okej, ale jak zrobię tę misję z tych 30 gości na A, no to prawie cały ten team od walki pójdzie do recyklingu, nie? Ale dobra, póki co dajmy auto przydzielanie dla wszystkich. Okej, medyczny poszedł w dół i ten combat unit, a chyba R&D i support poszło w górę, jeśli dobrze widziałem. W ogóle trochę będzie głupie, jak Miller potem będzie miał A++, a będzie ziomek na S++, który będzie go przewyższał na przykład, nie? Wydaje mi się, że Miller raczej powinien mieć S-kę tak samo jako Ocelot, a nie A. A nie A, no A++ właśnie. O, tu już jest gościu na S-ce, a Ocelot jest pod nim. To w ogóle jest taki mega mocny. To jest za Halengę. Za wykonanie misji. Dobra, co mam tutaj w dewelopie jeszcze do zrobienia? Trzy godziny później. Dobra. Szczerze, jebnie to. Może potem się uda połączyć. My w tej... Da mi teraz to przejrzeć, czy nie bardzo? No, oczywiście, że tak. Zobaczmy to. No, to już mam. No, dobrze. Ty, czy tam się? A, okej, odświeża się cały nasz arsenał, jaki tutaj mam, okej. Okay. Zobaczmy. Dwie wersje się odblokowały. Ale zajebiste! Patrzcie tu. Tu jest co? Okrągły tłumik. Coś tam, piercing, corvation. Zwiększa penetrację. A tu! Wbudowany tłumik! Nieskończony tłumik! I szczerze, to jest lepsze od tego. Fakt, to ma penetrację trochę, ale jeśli się w miarę okej, te magazyny niszczy, to oni nie mają aż tylu hełmów, ani tych ochronek na zbroję. A to jest zajebiste! Macie po prostu nieskończony tłumik! The best, co można mieć! Tylko się amunicję potem trzeba martwić i o nic więcej. Z tym pistoletem. No jeszcze nawet na damage większy. Będę w to celował, mi się wydaje. Że właśnie, najpierw potrzebuję podbić sobie zarówno Intel, jak i R&D, ale też przede wszystkim pozbierać roślinek i zgarnąć specjalistę. Tu w ogóle to ten pistolecik, tylko oczywiście pod zabijanie. Nie wiem w ogóle po co, ale co kto lubi. Ja tam wolę się skradać. Chyba, że mi wyskoczy kilku dziadów i potem muszę się męczyć z nimi. Mamy jedną misję fabularną, ale nie. W tym odcinku spróbujemy wykonać tego ważnego side-opa, żeby skontaktować się z Emerykiem.
A zanim jeszcze się z nim skontaktujemy, to przelecimy się tutaj i rozwalimy jakąś tam jednostkę pancerną. Tak, chcę się wyposażyć. Dobra, tu jest wszystko w porządku. W ogóle miałem akurat tyle hajsu, że sobie wytworzyłem złotą rączkę. To, tylko wiecie jaki jest problem z tą ręką? Że to jest dokładnie to samo, tylko złote. I to nic więcej nie daje. To jest tylko ewentualnie dla efektu. No ma te pasywki, co, ale te pasywki są dla wszystkiego takie same. A tu jakbym chciał, to mogę jeszcze, wiecie, tą bateryjkę naładować. Co prawda rzadko to wykorzystuję, ale lepiej mieć niż nie mieć. Dobra, tutaj mamy co? W ogóle wywalę te granaty, bo prawie w ogóle ich nie używam. Flara jest spoko, magazyn może zostać. Smoki, no powiedzmy. Support helikopter, to nie, to jest zbędne póki co. Dobra, coś poza tym mogę dać. Nie, tylko klatka jak coś. Okej, przedmioty, czy coś mogę więcej sobie wybrać? Chyba nie. Narzędzia są wszystkie. Teraz pytanie, snajperkę, czy... No dobra, jak będzie coś ciężkiego, to po prostu to zabierzemy do bazy. Dobra. Lecimy na misję. Jak najszybciej. Czyli tak, lądujemy. Znajdujemy to, co musimy zniszczyć. Zabieramy to do bazy, ewentualnie C4. Do widzenia. A potem lecimy na misję. Jezus, ale jak głęboko się to musiało wbić. Że usunięcie tego graniczy po prostu ze... Że usunięcie tego jest równe śmierci Big Bossa. Jak duży odłamek i jak głęboko to się wbiło. Dobra, jesteśmy już na obszarze. Spróbujmy to zlokalizować. O! No, chyba już to zrobiłem. Mamy trzy cele. Pytanie tylko, czy to jest jedyny nasz cel tutaj, czy będzie coś więcej? Trochę niebezpiecznie blisko nich. No właśnie, niebezpiecznie blisko nich jesteśmy. Ja pierdzielę, ale w durnym miejscu, żem się ustawił. Nie! Nie! No nie wierzę! I 30 tysięcy straciłem! Ty dziadu pieprzony! Co? Zachciewa się, kurwa! O, tak byś chciał? Zobaczymy, jak sobie poradzicie bez swojego czołgu. Gleba! Ja pierdzielę, 30 tysięcy psów w dupę! Sorki dogi. Nie dosłownie oczywiście. No nie! Jak blisko! Dobra, po poprawce gościa zgarniamy. Bierzemy go. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gość? Tutaj gdzieś. Dobra, to najpierw przejdziemy przez te ruiny. Dobra, 80 tysięcy, no to jestem 50 na plusie. O kurde, ale jestem daleko. To żebym się... Troszeczkę żebym się nie popisał. Co to jest? A, broń po tobie została, dobra. Kurde, trochę żebym się nie popisał, bo... A nawet se pojazdu nie wziąłem. A nie będę raczej go przyzywał, no bo to
nie powiem, że jest bez sensu, ale no trochę kosztuje. A taki pojazd mogę odesłać tylko Fultonem. Niestety. W sensie nie, jak już to mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, nie mogę pojazdów wezwanych jako support odesłać tak samo jak konia czy na przykład D-Doga. Okej. Analysis complete. Co, strzelamy? Pięknie. Reload. Ci się oczywiście chowają przed snajperem. Zdjęty. Kurde, prawie, trochę wyżej. Oni jeszcze mnie chyba nie wykryli. Nie, no nie wierzę! Jaja se chyba robicie z tą odległością! Przy gościu został centralnie w pysk! Na B. Też jest na B. Wormwood kolejny. Jak się gościu za kiblem chowa? Almost! Jak blisko było! Dobra. Nie uda się snajperką, to poprawiłem zwykłym. Ten zostaje. Tego zabieramy. Razem z kwiatkami, a także z zasobami. I to im też możemy zabrać. To jest w ogóle fajne, ja mogę to zabrać za 5000, a sprzedać za 12. I to jest dość zabawne. Dobra, kogo chciałem, to zgarnąłem. Lećmy, jeszcze mamy 400 metrów. Już mam 15 minut odcinka, ale pewnie większość tego wytnę. Szanowni, no większość, no parę minut przynajmniej. Tego stania w menu i sprawdzania wszystkich rzeczy. No i support znowu się podbił. Okej, co znalazłeś? Wormwood? Okej, nawet już po drodze. No i widzicie? Widzicie? Akurat się poprzetwarzały rzeczy, tylko co? Jestem oczywiście offline i się nie przetworzyło wszystko, co powinno. A propos, sprawdźmy, czy się uda. O, jest progres. Mamy to. Mamy kasę, tylko szkoda oczywiście, że cholerne moje kochane trzymane online zasoby nie dodały się do tych przetworzonych. Ale to jest gdzieś tutaj z tyłu. Okej. Wow, ej, duże te ruiny. Dobra, weźmy te kwiatki po drodze. Znaczy. Kurde, mam nadzieję, że to nie jest jakaś zasadzka. Bo jakby ja te ruiny mam tak centralnie po drodze do tego miejsca. I one aż są, no, za duże są, żeby tu
Żeby to było tylko tak do przejścia. O, trzy kolesie, kwiatki nawet, fajnie. Dobra, na wszelki wypadek przeładujmy bronię. Snajperkę też. W ogóle też poza nagraniem dostałem informację, jak łaziłem na jakiegoś miłego pobocznego, o jakimś snajperze, który nazywa się Quiet. Wow! Oh shit! O! Cutscenka? Okej, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie snajper tutaj bronił wejścia. Okej, nie spodziewałem się cutscenki. Czyli myślałem po prostu, wiecie, ukryje się, zaraz będzie alarm, a tutaj takie coś? Co? Epizod 11? Ukryty w ciszy? O to! O! On your objective. You need to make contact with Emmerich. Get out of that sniper's kill zone and head to Serac power plant. Okej, okay, jest. Dobra. Ty, czekaj. Czy to jest kobieta? Wyeliminuj snajpera. Co, pojedynek? No, wypierdalaj mi z tym! Kurwa, w najgorszym możliwym momencie! No fuck, ja pierdzielę, nie wierzę. No jakby mi ten pieprzony monik nie wyskoczył, to może bym strzelił pierwszy. Nawet nie wiem, czy ją trafiam. Okej! Okay. Ciekawe! O! Jest gdzieś widoczna? Jest! Mamy! Tam gdzieś jest? Mam. Dobra, ale jakby... Wydaje mi się, że te usypiacze chyba nie pomogą. Przydałaby się teraz snajperka, która akurat nie usypia, ale takowej nie wziąłem. Tutaj nic. No tym bardziej nie trafię z takiej odległości. Ty, ale? Czekaj. Czy ja bym mógł zrzucić na nią zaopatrzenie? Loadout? No na pewno nie vehicle. Okej, trochę mnie to będzie to kosztować. No chyba, że pójdę po takiej najmniejszej linii oporu i będę zrzucał takie tanie rzeczy. Sprawdźmy. A na przykład to. Dobra, mam iść tam. A ona jest tu. A i tak 4,5 tysiąca poszło. Zajebiście. Co jest? No kurde, za długo czekałem pewnie. Zajebiście. No nie gadaj. Spróbuję teraz na nią to zrzucić. Wykosztuje się strasznie na tym saborcie, ale trudno. Zobaczmy, czy to z automatu tak leci, czy... Nie, okej, czy po prostu za długo czekałem i zmieniła pozycję. Zobaczmy, co się stanie, jak to na nią spadnie.
Czy on zastanuje? Znaczy, na pewno na raz to nie, na raz to tak nie zadziała. O kurde! Zdjęło jej pół paska! Wytrzymałości, powiedzmy. Gdzieś zniknęła, znowu. Schowajmy się lepiej tutaj gdzieś. Gdzie jesteś? Jezu, nie straż mnie, psie! Ryzyk, fizyk. Spróbuję się pokazać. Chyba słyszałem. Jakby była tu, to bym się śmiał, nie? To jest mega ryzykowne, że ja tak łażę, no ale... O! Jest! Okej, tam jest znowu. To spoko. Powtarzamy operację. Trochę szkoda hajsu, ale trudno. Coś za coś, nie? Może uda mi się wycelować jej głowę i może wtedy to coś zmieni. Natomiast na wszelki wypadek poczekajmy, może aż się zrzut pojawi. W razie czego? Mam ją prawie na widelcu. O Jezus! Nie, nie trafi tym zrzutem. Trochę prawo. Może? Może? Nie. Minimalnie, ale... Zwróciłem na to uwagę. Okej, dobra, trafiłem ją w głowę i było okej. Dobra, czyli jednak snajperkę mam w poko, spoko. Czyli wtedy, jak strzelałem, to po prostu spudłowałem. O, jest tutaj. Ty, udałoby się ją zajść? Jeśli tak, to byłoby zajebiście. Jest kobieta, jest nasza pani snajper. Hej! Aha! Kurde! Oj! Zajebiście, gra właśnie mnie wyruchała. Ty, o Jezu, mogłem tym użyć! Ja jestem jakiś zjebany. Mogłem załadować strzał? To nie, to ja czekam, czy mogę ją, wiecie, tyś, wziąć, zgarnąć z tego. Z CQC. Po prostu podłożyłem się jak debil. Dobra, gdzie ty jesteś? No jakieś są roślinki, to sobie zbiorę. Słuchajcie, jakby nie. Co mnie ciekawe, czy ją mogę tutaj zostawić. Ale jak mogę ją pokonać, no to czemu by nie? Mam ją. Ona mnie nie widzi, ja ją widzę. Jest! Trafiłem! No, szczerze, wydaje mi się, że zabicie jej trochę mija się z celem.
ale przeniosła się stamtąd tutaj, nie wiedzieć czemu. Zdecyduj, co zrobić z Quiet i zneutralizuj Quiet bez używania... używając broni nieśmiercionośnej. Okej. Mamy ją. Dobra, będzie decyzja, czy po prostu mam teraz wybór strzelać, czy nie strzelać? Okej, chyba mam teraz czas, żeby strzelić, ale nie. Spróbuję ją zabrać do bazy. What? Że co? Co się stało przed chwilą? Wait a minute! A to nie ona nas w Cyprze napadła? Ej, w ogóle patrzcie ten. Ona prawie w ogóle na sobie nic nie ma. Tutaj coś, tylko żeby zasłonić wrażliwe, to za dużo powiedziane. No wiecie, te kobiece części ciała, które nie powinny być pokazywane na wizji w większości przypadków. A tak tylko co, jakieś tu poszarpane te rajstopy, pończochy, nie wiem, buty wojskowe i tyle. Plus oczywiście amunicja. Ale nic więcej. No i lecimy do bazy, no elo. Okej. Totalnie nie tego się spodziewałem w tym odcinku. Czy to ona jest tym trzecim supportem? Tą trzecią jednostką, którą możemy wybrać, wiecie, towarzyszem? Jak jest kuń, pieseł i ona będzie trzecia? Widzieliście, co ona zrobiła z rękami? Co się stało przed chwilą? Bang, SK. Oj, pierwsza misja Perfect Storm, no kills. Thank you. Nice, trochę hajsu wpadło. Okej, kolejna kaseta.
komentariusz i tyle. Dobra, co teraz? Kolejna cutscenka. Morze Arabskie, 1900 mil od Mother Base. Od bazy matki? Bazy głównej? Dalej nie wiem, jak to tłumaczyć. Dobra, jest nasz helikopter. Confirm. One bogey on our six. Steady at 0.4 miles. It's tailing us. Don't lead it back to Mother Base. Roger. We'll shake it off. Zajebiście. A to kto? Coś od Cyphera, czy... czy po prostu jak ktoś, kto się przez którego przestrzeń powiedzą, żeśmy przelecieli, to teraz nas śledzi. Nie, raczej Cypher, bo próbuje nas zabić. W sensie namierzane na ciepło? Teraz nie wiem. Nie, bo te flary były na ciepło, czyli co, po prostu namierzane, tak? Pocisk. O! Została! Ale wygląda, jakby miał motyla teraz na twarzy. Co to jest? Jakieś wzmocnienie skupienia? Wzroku? Niech zgadnę. Jeden strzał? Mamy... Właśnie zgarniamy do bazy żeńską wersję Deadshota. One shot, one kill. Rarely miss. Ona zrobiła przed chwilą z ręką. Wyjaśni mi ktoś, co się stało? Ja autentycznie właśnie nie wiem, co się stało. Ona wygląda, jakby sobie zdezintegrowała rękę, wstawiła kikut do tych kajdanek, po czym zintegrowała ją sobie ponownie. By the way, zmieniłem sobie wygląd bazy na taki fajny czerwony. Tak zmieniając trochę temat. W support naszych. Obaj z miniganami. A oni tak jakby na quiet czyhają, czy coś odwali. Jest Miller za celotem.
Okej. Okay. Ciekawe zdolności. Laska ma na sobie nanosuit i włącza sobie tryb kamuflażu, kiedy tylko zechce? Czy jak? To regret this. That woman. I know. She knows our location. Either way, one of these days we're gonna have to kill her. But now is not the time. When the time comes, I'll pull the trigger. Dość śmiała deklaracja. Okej, ale jakby co teraz? Mi się kontrolę wyłączył przez kadstękę, tak długa była. Boss, about the sniper you extracted, quiet. We set up a cell for her on the medical platform. The medical team is looking into her abilities. I'll let you know if they learn anything. Good dog. And boss, leave Miller to me. If we manage to get some intel out of quiet, that should satisfy him. In the meantime, get on the chopper. You need to head back to Afghanistan. Make contact with Emmerich. Good dog. No dobra. Ale co, będzie, jest jakiś poboczek może teraz, żeby ją odwiedzić albo coś? Nie, ciągle jest ten poboczek, żeby skontaktować się z Emmerichiem. A więc znowu to się zrobiło. Jako już teraz nauczony doświadczeniem, nie będę tak blisko tego. Kto i do czego tutaj strzela przed chwilą? Boże, to pies tak zapieprzał. Jakbym jeszcze mógł, stary, to może bym to zrobił. Dobra. 407 tysięcy. Nice. Dobra, wezwijmy sobie helikopter w takim razie. Jak nie? Gdzie jesteś, ziomek?
mogło mi, że pułapi daj wejść. Tutaj kolorki śmigłowce zmienione też, przy okazji. Dobra, datujemy, nie? Coś się datujemy. Wchodzimy do śmigłowca, żeby już być tym naszym centrum dowodzenia. Teraz tylko czekać, aż będę mógł odwiedzić Quiet. Tylko kurde... No nie powiem, dość to ciekawe. Ty, tam diament jest na dole, widziałem przed chwilą, jak błysło. Ciekawe, ile jeszcze takich diamentów jest poukrywanych w tej barze. Dobra. Teraz pytanie, bo jakie misje mi zostały? Mam to, żeby wyeliminować pojazdy. Okej. Okay. Mam tu jakichś specjalistów. O, zneutralizuj Quiet nie używając tych. Bez broni palnej. Czyli jakby się udało im jeszcze walnąć tak dwa razy z tego, to by się udało. Znaczy dwa razy, raz mi wystarczyło. Walnąć ją z tego. Z... ze zrzutu zaopatrzenia. Ale nie wyszło. Kurde. Teraz troszeczkę mnie zastanawia, czy nie zrobić najpierw tej misji, a potem ewentualnie właśnie iść po Emerika. Bo jakby skoro pójście teraz dało mi tę misję fabularną, no to chyba tym bardziej powinna zająć się tym, co mam dostępne, póki jeszcze jest to, powiedzmy, aktualne. Więc dobra, w kolejnym odcinku będziemy się zajmowali tamtym zadaniem. No tak, nie jestem online, więc nie mogę tego odebrać, ale spróbujmy się połączyć w takim razie. Dobra, trudno. W takim razie kończę odcinek. Z wami się żegnam, moi drodzy. No i co? Do usłyszenia na materiale, w którym zajmiemy się póki co ostatnią dostępną misją fabularną. A w jeszcze następniejszym odcinku, ile tam kolejna misja się nie rozciągnie za bardzo, to zajmiemy się także i tym poboczniakiem, aby skontaktować się z Huey'em Emerykiem. Kurde, coś mi się wydaje, że to może na spokojnie być kolejną misją fabularną. Czytaj. Tu. Co tu jest? Zabierz żołnierza. Typu, tu się przeniosę na przykład? Nie. Pójdę se tutaj, normalnie. Może tego zgarnę przy okazji. W sensie, ja zakładam, że raczej jak się przeniosę, to przeniosę się tutaj. Gdzieś tak mniej więcej... Może na tym posterunku się z nami spotkam. Tego żołnierza zgarnę przy okazji, no bo czemu by nie. Tutaj są jakieś takie pomieszczenia, budynki. No ewentualnie po prostu na YOLO przelecę od razu tam. To jest jedyna droga, jaką mogę tu iść. Tutaj nawet nie ma od tej strony przejścia. To są same góry, a wtedy się nie dostanę. Chyba, że na upartego jakoś tędy, no ale wątpię. Tu? Tu w ogóle jakaś taka miejscówka? Co jak to centralna baza afganistańska. Pewnie zakładam, że powitam się z wami w tym miejscu, potem wejdziemy sobie do tego miejsca i jestem na 90% pewien, że albo dostaniemy tu kolejną misję fabularną, albo ta misja po zakończeniu, albo w trakcie tej misji, ta misja właśnie poboczna stanie się misją fabularną. Ale o tym się dopiero przekonamy w kolejnym odcinku, znaczy w kolejnym, za dwa odcinki. Bo w kolejnym odcinku będziemy się zajmowali tą misją, żeby zdjąć zaopatrzenie z Sowietów. Ale to mówię, dopiero w kolejnym odcinku i zobaczymy, jak będziemy z tym z czasem. Tak więc zadajmy co? Zadajmy póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Ja sam się zbawiam. I piesek też się żegna. Pa, pa.